Dobra, ja jestem z powrotem. Niestety mandarynek w tym momencie nie ma, więc muszę się pogodzić z tym faktem. Ale są cukierki, na przykład Werther's Original. Mdłe, ale smaczne. Tylko się strasznie ciężko rozpakowują. Dobra. Jak pomyślę, że muszę zejść teraz do tego nieszczęsnego, do tej nieszczęsnej maszynowni. O matko. Serio. To jest zbyt stresujące. Jak daleko tam sięga glut? Tu jeszcze nie sięgnął chyba. Co tam się czai? Nic się tam nie czai. Nie jestem pewna, po co ten glut w ogóle tutaj jest. Chyba komuś się jakiś eksperyment nie udał. Sir William Smith został naznaczony. Dobra, co tutaj? O Jezu, Jezu, co, gdzie, gdzie? Łaski swojej, nie straszyć. Proszę. Nie, po prostu muszę odwrócić swoją uwagę od czegoś. Tak naprawdę nie wiem, jakie to są cukierki, po prostu one są o takim samym smaku i tyle. Tak samo jak na każdy ten masę czekoladowo-orzechową wszyscy mówią Nutella, mimo tego, że większość to są podróbki Nutelli. Czemu świrujesz, Danielu? Pięknie. Nie pamiętam, gdzie ja mam te wszystkie dźwignie powsadzać. Czemu świrujesz, Danielu? W tej chwili potwora tu nie ma. Światło, proszę. Dużo światła, tak? Okej. No. Uspokój się teraz. O, no proszę, masz tu. Już lepiej? Powinno być lepiej. O! Jak tu się dostać? Tu jest. Tu są jakieś liczby. Jest 1, 2, tutaj 3, 3, 1 znowu, 4, 6, 5, 2, 2. O matko. Niech no ja spojrzę, co tutaj mamy. 5, 5. O! 5. A! 8 w dół, 8 w górę. Tu. Czyli pewnie trzeba będzie zastosować jakieś dodawanie, prawda? Ale tu masz 6, tu 4, tu 6. Ojeju. Tu aż 11. Gdzieś brakowało dźwigni, a ja nie pamiętam zupełnie gdzie.
Pewnie na dole, oczywiście. A na dole będzie czekał bardzo stęskniony za mną potwór, jak znam życie. Czy tutaj mam coś uzupełniać? Tak, tutaj mam coś uzupełniać. To jest punktu potrójnego, czyli tu. Pływookrężne. O matko, odwrotnie. Nie pluj na mnie. I tutaj czterofazowej, tak? Och, jak miło. Para leci. Postój sobie w świetle, uspokój się, odetchnij. Coś ci się udało osiągnąć. Lekki ból głowy. To ci się udało osiągnąć. Okej, te dźwignie są tutaj i nie trzeba ich ruszać. O matko. I teraz na górę z powrotem. Nienawidzę tych rur. Można zawadzić głową o takie coś. I teraz tak. Notatki. To jest, gdyby zabrakło dźwigni. Mieszanka wybuchowa było. Okej, okay. Zadania. Uruchom silnik. Osiem w górę i osiem w dół. Wow, ale mi się nazbierało tych krzesiw. Więc tak, 6, 11, 12, 14, 18 i tutaj. O, pięknie. Czyli jak to pododawać, żeby było 8 tu i 8 tu? O. Na pewno jest teraz 8 na górze, a na dole jest ile? Zdecydowanie więcej. Więc tak. Hyc. O. Już mam. Yeah. Udało się. Czyli pewnie teraz coś będzie chciało mnie zjeść po drodze do windy. A, właśnie. Siostra zwróciła mi uwagę na to, że ma jakieś problemy z odbiorem streama. Czy u was jest wszystko w porządku? Oj. W sensie, czy nie ma klatkowania i tego typu innych pierdół. Typ, 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 typ. Bo u niej ponoć bardzo klatkuje. Wow. Jeszcze tutaj nie ma gluta. Ale pewnie całe pomieszczenie tam pewnie jest zarośnięte glutem, prawda? O! Nie, nic się nie zmieniło. To jestem pod wrażeniem, że mój internet jest w stanie uciągnąć dzisiaj idealnego tego streama.
Zresztą nawet widzę, że nie zgubił ani jednej klatki. O, jestem w windzie. Pewnie tam, gdzie będę jechać teraz, to będzie jak droga do piekła, prawda? What? Czemu winda nie działa? Przecież silnik działa. Czemu winda nie działa? O nie, nie, nie. Jeszcze nie skończyłam pewnie tego uruchamiać. Nie. No, tak mi się jakoś widzi. Stań sobie w świetle, Danielu. Nie stresuj się, wszystko jest dobrze jeszcze. Prawda? Wszystko jest dobrze. Jeszcze. Gdzie tu jest start tej całej maszyny? Pewnie tu, co nie? Oh joy. Nie ma żadnych zadań. Wow. Wszystko w porządku. Może z tobą, Danielu, jest wszystko w porządku. Ze mną w tej chwili nie. Na dodatek skończyła mi się oliwa w lampie i nie widzę tutaj żadnego zbiornika z oliwą. I mam tylko dwa ostatnie małe zbiorniczki. Serio, muszę tędy iść na górę. O Jezu. Jezu, za mną jest ten drań. Chyba. Albo to ten glut mi eksplodował w tyłek. No tak, pomyliłam drogę. Au, 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 au. Bolało. Bolało. Nie ukrywam, że bolało. Za dużo gluta. Kilka siniaków i zadrapań. Co znowu? Pięknie. Droga tam jest już zarośnięta, tutaj droga powrotna też jest zarośnięta. Jedyne co możemy ewentualnie jeszcze zrobić, to wyskoczyć przez okno. Nie, chyba nawet tego już nie możemy zrobić, bo tutaj nie ma okien. Jej. Żegnam się z życiem, co? Jezu. Oj. Co mi spadło na głowę? Wszystko. Jak pomyślę, że jeszcze jutro będę nad tym siedziała. O matko.
Nie chcę. Boję się. Come No. this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Jej. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie jest w cholerę i trochę pewnie przestępców, co nie? Ewentualnie stworów porobionych przez tego tam. O, pięknie. Całe szczęście, że winda nas wypluła. Ale o wyskakiwaniu przez okno możemy już zdecydowanie zapomnieć. To są płatki róży. Jej. Odgruzowywanie, Daniel i spółka, Demolka i w ogóle. Remont podziemi. Oj. Ciężki kamcur. Rusz go. Dalej. No, oczywiście, jakieś jęki, wycia, wrzaski, krzyki. Jakie miłe miejsce. Każdy na pewno będzie chciał spędzić tu wakacje. Pancerne płatki róży, których nie da się kamcurem ruszyć. Oj. No. Okej. Głupi kamcurze, przez ciebie prawy zawał dostałam. Naprawdę mogłabym się zająć tutaj pracami remontowymi zamiast włazić w te podziemia. Stań sobie w świetle, Danielu. Mam tylko dwa pojemniki z oliwą. Nie ma tutaj takiego czegoś? Przydałoby się bardzo. Mój pech. O-o. Ciemno jak nie powiem gdzie. Co to jest? O matko. Wow. Trochę światła. Dzięki. O, o. Gdzie ja jestem? Tam widzę jakieś światło. Co to? Młotek. Miło, mam młotek. Mam młotek i nie zawaham się go użyć. Młotek kamieniarski. Niestety nie wiem, do czego mam go użyć. Coś się tam krztusi. A ty jak się czujesz? Głowa ci pęknie. Super. Mi też. O matko.
Nic nie widzę! Nic nie widzę do Diaska. Danielu, opamiętaj się. Tu, świeczuszka, światło. Danielu, opamiętaj się. O, pięknie. Coś ty zobaczył takiego. Masz tu światło, człowieku. Ja nic w tej chwili nie mogę zrobić, bo on po prostu jest bardziej ześwirowany niż ja w tej chwili. Opamiętaj się, człowieku. To jest środek medyczny, ale nie ma nic na uspokojenie, niestety. Gdzieś tu potrzebuję... O, jest. No oczywiście nie ma tutaj... Jejciu! Weź się uspokój, człowieku. Mam teraz z tobą problem, Danielu. Ledwo da się grać w takich warunkach. Nawet nie wiem, co ty zobaczyłeś. Trochę jaśniejszy korytarzyk, specjalnie dla ciebie. Weź się opamiętaj. Nie ma żadnych zadań, notatek. Gdyby zabrakło dźwigni. Żadnych konkretów. O, to są po prostu same drzwi postawione, jak miło. Już doszedłeś do siebie, tak? Nie. Nie doszedłeś do siebie. Dalej ci obraz pływa przed oczami. Ale tu trochę lepiej się zachowujesz, przynajmniej. Czy ja stamtąd przyszłam? Chyba stamtąd przyszłam, nie? Nie draniu! Zjeżdżaj! Sio! Biegnij, Daniel, debilu! Au! Ja pierniczę! W którą stronę niby miałam biec? Co za bezsens! Ja pierniczę. Ja pierniczę, no. Jeszcze... Nie no.
Dobra, wiem, że on tam gdzieś będzie. Tylko w tym momencie, jak go ominąć? Jak tego drania ominąć? Bo on mnie dwa razy pacnie i leży. Nie chcę jeszcze zużywać Laudanum. Jak pójdę na górę, to on mnie dorwie. A czy tutaj? Czy ja wtedy poszłam na górę? O-o. No dobra, muszę uciec, ale wtedy jak muszę uciec? Jaka jest droga, żeby zwiać? Czyli nie tam, tylko pewnie tam bym musiała wiać. To nie? O matko. On był na górze, dobrze pamiętam. Jezu. Dobra, spróbujemy raz jeszcze. Chyba był na górze. Ja tu zaraz zacznę błądzić, więc... Pomyliłam znowu kierunki. Pomyliłam kierunki. Pomyliłam kierunki. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Błagam, idź sobie i nie wracaj. Oczywiście, że tutaj przylezie. Znowu pomyliłam kierunki. Ała, ała, ała. Nie wiem, gdzie biegnę. Nie widzę, gdzie biegnę. Ja nie widzę, gdzie biegnę. A jak biegnę, to... gubię drogę. Jezus Maria! Serio? Tutaj mnie zrespisz? Tutaj? Żeby zreśpić mnie prosto na twarzy potwora. Ja pierniczę, co to miało być? A w tej chwili nawet nie wiem, gdzie jestem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam żadnych zadań. Fajnie, jestem w podziemiu z potworem
i nie mam żadnych zadań. Nie wiem, gdzie iść, nie wiem, co zrobić. Mam nadzieję, że już cholero zniknąłeś. Jezu, co to miało być? Oho, co się pojawiło? Jedna z cel więziennych ma słaby zamek. Młotek kamieniarski? Słaby zamek i młotkiem nie wyłamie. Super. Już, bo zaraz mi zaświrujesz. Męczące to jest. Najbardziej męczących kilka minut w moim życiu chyba. Oho, okej. Okay. Jakieś wspomnienie. Just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Oh. Tuto. Tuto i młotek. No. Okej. Wystarczyło obejść, słodko. Teoretycznie powinnam być w stanie już otworzyć to przy użyciu dłuta? Yep. Jejciu. Jak miło, wreszcie Oliwa. Ale co robi Oliwa w... Co robi Oliwa w takim miejscu, nie mam pojęcia. Trochę więcej światła w tym miejscu. Ile mam tej oliwy? No, niedużo niestety. Ale tu jeszcze są dwa baniaczki. Młotek i dłuto. Czyli pewnie będę mogła otwierać też inne drzwi do cel. Jejciu. Nie chcę. Co znowu? Jak rozumiem, gaszenie moich źródeł światła to celowy zabieg. Lekki ból głowy. Ci dam lekki ból głowy. O, kolejna porcja oliwy. No. Nie ma tutaj jak zapalić światła, niestety. Poza marnowaniem oliwy. Tu jest jeszcze opcja. Co tutaj mamy? Ociupinę światła. Oj. Please.
We don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with a bed. Everything will be fine. I promise. Danielu, powiedz mi, jakim cudem słyszysz takie rzeczy? Chyba cię przy tym konkretnie nie było, nie? Ale w takim razie tu powinna być dziura, tak? Jest dziura. Okej. I mogę tam zejść, ale nie przebadałam jeszcze pozostałych części. Czy powinnam tu schodzić? Dobra, raz kozie śmierć. Już dwa razy dzisiaj zginęłam. Za wąska. Okej. To jest jakaś odpowiedź na moje pytania. W podłodze jednej z cel znajduje się dziura, ale jest ona za mała dla człowieka. O Jezu! Czyli że co? Mam ją powiększyć młotem i dłutem? Nice. Oj. Chyba już nie będę miała powrotu. Śmiesznie będzie, jeżeli się okaże, że właśnie sobie zamknęłam drogę powrotną. Oczywiście, że tak. No. Nie mam jak wrócić. Ha, ha, ha. I'm so stupid. No już, już, proszę, światło. Już? Dziękuję. Zawał. Dobra wiadomość, a tu? Gdzie wyjdę? O! Ja to diabła jestem. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Magazyn? Tutaj? What? Ile w tym miejscu magazynów? Jestem zdezorientowana. A tam co? Kuchnia. Kulina. Nieźle. Też schody w górę, pięknie. O, rety. Tak, brama zamknięta, kłódka w doskonałym stanie, czyli teraz albo magazyn, albo kuchnia. Magazyn czy kuchnia? Niech będzie kuchnia. Mam nadzieję, że będzie tu w miarę normalnie. O, no tateczka nawet jest. Jak miło. Cieszę się. 2 August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg.
It's late in the evening, and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Przywiązujesz zbyt dużą wagę do przypadków, moim zdaniem, Danielu. Nie sądzę, byś był aż tak ważny, żeby ludzie ginęli przez ciebie. Coś podejrzanie dużo tych krzesiw dostaje. Co to jest? Laudanum, okej. Cóż to za mikstura? Uj! Au! Bolało. W kuchni znajduje się beczka pełna kwasu. Jak słodko. Po co komu w kuchni beczka pełna kwasu? Yeah. Nie wiem, czy kogoś to też tak bawiło. Okej. Okay. Już sobie daruję. Nie ma tam nic wyżej? Chyba nie. Tą drogą. Ponure miejsce jak na kuchnię. Czy ta skrzynia się może otwiera? Nie. Dobra, ale te pudełka też chyba po coś tutaj są. Ale nie, raczej nie mam się tutaj nigdzie gdzie wspinać. Więc tylko miałam pewnie znaleźć beczkę pełną kwasu. Ale nie wiem co z nią zrobić. Mogę to najwyżej wszystko co... Tak. Mogę co najwyżej wrzucić wszystko co znajduje się w kuchni, ale sądzę, że to akurat nie byłoby zbyt pasjonujące. Czyli magazyn. I pewnie to, co znajdziemy w magazynie, trzeba będzie przynieść do kuchni po to, żeby wrzucić do beczki z kwasem. Nie, 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 Parfocen, brzydki jesteś. Jesteś bardzo brzydki. Nie lubię cię. Tak. Przestał być straszny, zaczął być denerwujący. Pojawia się zdecydowanie za często. Find the way. Gdzie mam znaleźć drogę? Już, już, uspokój się. Jezu! Czyli że co, tutaj drzwi już są wyrąbane, tak? Okej. Okay. Ja pierniczę. Może igłę mam wrzucić do tego kwasu? Nie, a szkoda, bo już myślałam, że będę mogła dziabnąć potwora tą igłą potem. A to? Nope. A to? Nope.
super. Po prostu cudownie. Jak to draństwo ominąć? Tum, 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 korytarz tutaj skręca. Ała. Wow. Lina trochę pracy dłutem i można byłoby stąd wreszcie wyjść. To tu jest magazyn. God damn it. Nie ma tutaj pochodni, tu jest pochodnia. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, dokąd idę i nie wiem, jak stąd wyjść. Magazyn. Czy ja krążę? Tak, krążę. Nie wiem, jak stąd wyjść. Przydałaby mi się mapa. Bardzo by mi się przydała mapa. No to w takim wypadku, gdzie do końca jest ten magazyn nieszczęsny? Strzałki prowadzą już gdzieś tu, ale co? Zasypane czy jak? Że tam. Pędź, 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 nie zatrzymuj się. Po prostu się nie zatrzymuj, pędź. Nie, nie przesunę tego już. Dobra, teraz już się robi bardziej frustrująco niż strasznie. Uspokój się, Danielu, uspokój się. Za dużo pokazują potwora, to po pierwsze. Samymi odgłosami i okazjonalnym pokazaniem go gdzieś, cienia czy czegoś tam, więcej by zdziałali niż ciągłym rzucaniem potwora na twarz. Serio. Teraz to jest tylko jumpscare, jumpscare, jumpscare. No i okej, działa o tyle o ile, ale... Co to niby miało być? No ja widzę, że drga, ale chyba nie o to chodzi.
Generalnie widzę, że już jest 20:23. Niewiele udało mi się dzisiaj zrobić, niestety, jak widać. Ale po prostu nie mam pojęcia, gdzie iść dalej. Błądzę w korytarzach, w ciemności, co gorsza. Także z bólem serca z jednej strony i z drugiej strony z lekką ulgą, bo... Ojej, ale dziwnie wyglądający szczur. Na razie wam podziękuję i zobaczymy się jutro o tej samej porze. Bo ja zwyczajnie w świecie nie mam w tej chwili nerwów kontynuować tego. Z jednej strony jestem zirytowana faktem, że non-stop wypada mi ta pokraka na twarz. A z drugiej strony nie lubię jumpscare'ów. Także niestety z przykrością stwierdzam, że na dzisiaj to koniec. Czyli do zobaczenia jutro. Pa, pa.